Mistrz świata ze Śląska. Uprawia sport szybowcowy od 1988 roku, a od 2003 wygrał prawie wszystkie zawody szybowcowe, w których startował. Zdobył tytuł mistrza świata aż 15 razy. Jest jednocześnie najbardziej utytułowanym reprezentantem swojej dyscypliny w historii tego sportu. O sukcesach sportowych podczas krajowych regat nie mówiąc. Poza 15-krotnym zdobyciem tytułu mistrza świata, pilot ma na koncie aż 32 medale najważniejszych imprez szybowcowych. Początkowo zajmował się żeglarstwem i to od 8 roku życia. Uczestniczył w Mistrzostwach Świata oraz Europy. Gdy skończył 16 lat, pod opieką ojca Tomasza, wybitnego pilota szybowcowego i samolotowego, rozpoczął szkolenie lotnicze. Szybko osiągnął wysokie umiejętności, pozwalające mu na awans do światowej elity pilotów. Poza licznymi tytułami sportowymi, Sebastian Kawa ma na swoim koncie dwa pionierskie, światowe dokonania. Mowa o lotach nad Himalajami i nad najwyższym szczytem Kaukazu, Elbrus. Gdy z przestworzy przenosi się na ziemię, oddaje się pracy w szpitalu. Jest specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa. Dyplom lekarza uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej. Nikt dotąd w historii szybownictwa nie wywalczył w jednym roku dwóch tytułów mistrza świata i nikt nie ma tak imponującej liczby zwycięstw.